Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Dzisiaj mamy niedzielę. Zasadniczo powinien być na locie, ale tutaj u Maćka Budzika w Kosakowie, gdzie teraz jesteśmy, lot się odbył wczoraj. Tu wczoraj też mieliśmy imprezę, dlatego tutaj, że tak powiem, zostaliśmy. I mamy dzisiaj właśnie taką piękny moment, że możemy zobaczyć sobie, jak te gołębie, które tutaj wypuszczamy, to widok dosłownie, zobaczmy, sielaneczka. Po prostu Maciek te gołębie, które ma i na wspólnym gołębniku, i w tym gołębniku, który mamy tutaj do tych lotów innego rodzaju. Wypuszczone są wszystkie i oglądamy sobie gołębi. Gołębie sobie siedzą, zobaczmy, na trawce. Pięknie skubią tutaj tą wypaloną trawę, bo mamy tutaj suszę troszeczkę, to u nas w województwie ogłosił ten stan suszy, ale piękny widok, naprawdę to jest, nie wiem, 7 rano czy 8. No, my tutaj sobie, że tak powiem, będziemy obserwować. Wczoraj był lotu tutaj w oddziale Kosakowo. Lotu nie zarejestrowaliśmy, no bo po prostu za późno już przyjechałem. Natomiast dzisiaj mogę od rana obserwować gołębie. I to jest ten widok, za który, że tak powiem, my, hodowcy, dużo zawsze pieniędzy wydamy. Czekamy na to. I to jest to najpiękniejsze, co można spotkać. Po prostu popatrzeć sobie na takie gołąbki, które tutaj chodzą. Jestem tak zadowolony, że mogę to oglądać, bo w domu takich gołębi nie mam. Natomiast tutaj do Maćka, kiedy przyjadę, zawsze mogę sobie na to liczyć. I tutaj, jak jeszcze zobaczymy, to taka ciekawostka, bo tych gołębi są wypuszczone i te 400 ponad gołębi ze wspólnego gołębnika, i te nasze 50 kilka gołębi, które są w tym jednym gołębniku, który pokazywaliśmy, jak go budujemy. A te gołębie, najlepsza rzecz, że one się w ogóle nie mieszają. To był nawet sam zaskoczony tym faktem, bo myślałem, że jakoś się zdarzy, że ktoś tam gołąb wejdzie. Okazało się, że nie, i mamy razem teraz 53 gołębie. Tam jednego dnia brakowało nam 4, jak się okazało wczoraj, kiedy liczyliśmy, z 53 doliczyłem się 51, czyli nam brakuje tylko 2 gołębi. No, straty zawsze są, normalna rzecz. Natomiast teraz ten widok, kiedy zobaczmy, jak tutaj to sobie zobaczmy, może o, to jest nasze, o, tutaj bały się, ale za chwilę siądą znowu. To jest to, co każdy hodowca, na przykład, jeżeli ja o mnie chodzi, lubi to oglądać. Piękny niedzielny poranek, tutaj kolegi Maćka w Kosakowie. Widzimy, ja już to dzisiaj stwierdziłem, o której wstałeś rano? 6 z hakiem? 6. Tutaj Maciek chodzi dzielnie przy tych gołębiach. Przed chwilą pokazywaliśmy, jak one sobie siedzą. Maciek teraz niósł tutaj... A się kąpałem. Z wodą, tak? Z wodą coś niosłeś? Aha, ty baseniki z nim zrobiłeś jeszcze. O, chodzą. No to jest piękny widok. Wczoraj tutaj mieliście lot w oddziale, nie? Jak ten lot przebiegał? W miarę dobrze, 18 dałem, no 3 nie ma gołębi, ale no mówię, był to lot taki troszeczkę, powiedzmy, ekstrema. W sobotę gołębie w niedzielę miały poprzednią bardzo ciężki lot. A były koszowane chyba w czwartek? A były koszowane już w czwartek, czwartek. Na dwudniowe nocowanie w kabinie, czyli to jest, mówię, te gołębie nie odpoczęły, jak powinny odpocząć, ale no takie, tak zarządziły władze. No to tak się jechało. Ale lot był w miarę udany. Wolny lot, ale udany. Tutaj mieliśmy wczoraj, że tak powiem, imprezę, dlatego dzisiaj od rana możemy tutaj kolegi Maćka tutaj sobie zobaczyć, ale ten widok kąpiących się gołębi, chodzących po tym trawniku, siedzących na tych dachach, nawet z tego gołębnika naszego, ten nowego, który postawiliśmy, one sobie doskonale razem, ja to mówiłem, że się nie mieszają. To jest taka ciekawostka, nie? Bo myśleliśmy, że będą się mieszać, nie? No, ale tam, wiesz, pewno, że się zdarzy, że jakiś tam gdzieś na pewno wejdzie z czasem, ale mądre gołębie wracają do swojego gołębnika. I odpukać na razie mamy z 53 gołębi, wczoraj policzyliśmy je wieczorem, było 51, czyli tylko 2 nam brakuje, których niestety jeszcze nie wiemy, ale w tym tygodniu będziemy chipować je, zakładać system, kamery, także będziemy mogli sobie tutaj wszystko, co się dzieje na Kosakowie, oglądać. No mi się tutaj podoba właśnie, że tak, są te sielanka taka, o, możemy to, co... Jeszcze jest wypuszczane cały czas 2 gołębniki osobno, bo praktycznie nie chcę, żeby się jeszcze mieszały, bo tu jest troszeczkę takich późnych gołębi, te już latają intensywnie, zresztą tam na niektórych filmikach widać, idą, odchodzą, czyli na razie jeszcze puszczam je osobno, tak gdzieś w granicach 2 tygodni już będą wypuszczane. Oczywiście mówimy o tych gołębikach z WG. Z WG. Będą tu mamy tak, jak zobaczmy, to przypomnijmy. Mamy tych wlotów kilka i one sobie tutaj chodzą, lotują, i co ciekawe w tym roku, co rozmawialiśmy wczoraj z kolegą Maćkiem, to bardzo mało chorób jest chyba dzisiaj, tak? Znaczy, te wysokie temperatury powodują to, że na pewno jakieś wirusy i grzyby się nie rozwijają. Przysychają. Tak, i
naprawdę lepiej się prowadzi gołębnik niż inne lata. Gołębie lepiej sobie radzą. Z chorobami nie ma problemu. Jasąb już daje znać. Jeden gołąb jest zahaczony, jeden ma wyrwany ogon, pół ogona, czyli jasząb zaczyna grasować lub młode sokoły, bo one już wychodzą z gniazd i tutaj te nasze sokoły, one tak się uczą teraz tutaj. No mają się na czym uczyć, to z jednej strony można powiedzieć dobrze, źle, a to no. Do oceny pozostawiamy hodowcom. Znaczy gołębi jak na statystykach jeszcze mówię, no nie pokazuję statystyk, bo wszystko jeszcze nie wychodzi, ten gołębnik już wychodzi, tak, i wchodzi przez anteny, ten jeszcze nie, czyli samemu nawet nie wiem, czy coś zginęło, czy nie zginęło, bo tam ostatnio też patrzę, mówię, no nie ma gołębia, nie ma, a przez człowieka dopiero odbiło, czyli zaczął wchodzić przez antenę. I co sobie będziemy w przyszłym tygodniu już oglądać, bo w przyszłym tygodniu zamontujemy tutaj na tym gołębniku, uruchomimy statystyki i inne wszystkie rzeczy, żebyśmy mogli sobie tutaj wszystko do tego dokładnie. Gołębnika jeszcze mówię, jeszcze dojdzie parę gołębi od bardzo dobrych hodowców jeszcze polskich, od Rafała Pasonia, od Janusza Szarkowskiego i od Tomka Nawrota. No to są hodowcy, którzy akurat w swoich tam oddziałach i rejonach to nie dają odepchnąć innym. Zobaczymy, jak te gąbki też tu będą się sprawować. Tutaj popatrzmy, ten gąbki, który budowaliśmy, on tu stoi. Te gołąbki też są wypuszczone, to bardzo ładny widok, to jest normalnie, ja tutaj jestem zaskoczony, bo tutaj u kolegi Maćka nocowałem i to jak zobaczyłem, 6 rano kolega wstał, wypuścił te gołębie, no piękny widok. To jest właśnie to, co każdy hodowca tam już pali holoty, ale sobie można popatrzeć na te gołębie, to jest właśnie to. Także na razie, do zobaczenia. Tak samo gołębie dzisiaj się kąpią na przykład w płynach z typu jodalina, nie? Już też na jednym filmiku mówiłem, że ta woda nie jest taka brudna, ona po prostu ma, to jest z firmy De Reiger eliksir wlany do wody. On po prostu też, jak się gołębie w tym kąpią, to sobie piją, bo to nie jest uniknione, żeby się tego nie napiły, ale też na przykład bardzo dobrze... Nie szkodzi i oczyszcza na przykład różnego rodzaju grzyby, które gdzieś są na skórze, na piórach, bo to są jody. To jodaliny dodałeś, tak? Od firmy De Reiger. Przypomnijmy, Rafał Czyżewski ma te w swojej ofercie w firmie u siebie, także możemy te produkty nabyć. Jest dobry preparat i do picia, i ja mówię, ja go stosuję też do kąpieli. No my tu się staramy też właśnie na tych gołębnikach testować różnego rodzaju produkty. Firmy nam oczywiście te dają na zasadzie sponsoringu, to każdy rozumie, o co chodzi. I dzięki temu właśnie możemy stwierdzić, czy są skuteczne, czy też nie. Ostatnio często używamy preparatów granulatów z firmy TJW, czyli też jestem z nich zadowolony. Gołębie naprawdę są jakieś, i to polecam, nie tylko granulaty z CO2, bo też i z Centrum Zdrowia jest bardzo dobry granulat, ale o co mi chodzi, jeżeli zauważymy pierwsze objawy jakiejkolwiek choroby, to po prostu obcinamy karmę, wchodzimy na granulaty i ta choroba naprawdę przechodzi rewelacyjnie. Ona w porównaniu do, mówię, albo obcinamy w ogóle karmę, albo jeżeli chcemy karmić, to tylko granulatami. Z karmą jest tylko jeden problem, tą granulaty, że po prostu jak ja wiozłem ostatnio w samochodzie, to śmierdzą takie, żona mi powiedziała, że mleko się rozlało, bo to są, ale to też świadczy o tym, że są bardzo, mają takie substancje aktywne i one po prostu są skuteczne. Lepsze trawienie, gołąb się nie męczy trawieniem, na przykład przy chorobie adeno, gdzie wiadomo, że są różnego rodzaju wymioty, później jeden drugiego to po drugim to zjada. Praktycznie obcinamy karmę, dajemy granulat, granulat jest strawiony, gołąb nie chudnie. Karma, granulaty, elektrolity, probiotyki i wychodzą. I co ciekawe, właśnie te granulaty, to mało kto zwraca na to uwagę, ale to pokazywaliśmy w sklepie w Grajewie u kolegi Wojciecha Ziobroniewicza, że one mają 2,5 mm średnicy. To są nie takie granulaty, jak my mamy przyzwyczajeni takiej dużej średnicy, duże. Znaczy, to jest malutkie, takie naprawdę drobne. Tak, i gołębi dzięki temu bardzo że one, te już są przyzwyczajone do granulatów i obojętnie jaki sypne, czy to jest granulat ten zwykły, z tego dwóch, czy ten granulat drobny dla młodych. Ten drobny dla młodych, czy ten zwykły, gruby, czy granulat z Centrum Zdrowia, gdzie jest też inną granulację ma. Nie ma to dla nich żadnego problemu, one to zjadają, nawet
nawet samo jak bez ziarna rzucam, to jest momentalnie. O właśnie. I o to nam chodzi właśnie, żeby tutaj testować, sprawdzać. Na tym gojemniku potestujemy wszystko, cały program firmy TJW. Cały program TJW i tam mówię, no jeszcze tam parę innych spraw. Także przy okazji kolega Jakuba Sałka pozdrawiamy. Czekamy na naklejki, żeby tutaj mogliśmy, że tak powiem, okleić ten gołębnik jego, że tak powiem, logiem. Także na razie dziękujemy i tutaj sobie jeszcze będziemy tutaj dzisiaj spędzać dzień, bo ja już za szybko pewnie podejrzewam, nie pojadę z uwagi na różne okoliczności, ale dzisiaj właśnie mamy taki rozrywkowy troszeczkę dzień. O. Ale to jest piękny widok. Na to naprawdę popatrzeć na gołąbki, które tak siedzą sobie na dachu, kąpią się tutaj. Naprawdę to jest to, co hodowca na pewno bardzo lubi. Dawno sobie intensywnie polatały, bo to mówię, to jeszcze było chłodniej, teraz już czujemy tę temperaturę. 9 gdzieś godzina, jest około 9. To jest już po 9, to jest już koło 10. No szczęśliwi czasu nie liczą. Nie? Czyli podejrzewam, to jest koło 10, czyli tu jest już 10:02. No patrz, nawet 10. Czyli podejrzewam, tu już mamy w granicach 30 stopni, to już się nie chce im latać, ale sobie chodzą. Chodzą. Za chwilę te będę gołębie wołał, czyli puszczę. Te następne. A my sobie będziemy to wszystko obserwować. Tak.